Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Dzisiaj mamy piątek, to akurat jeszcze wrzucę tam Counter Strike'a oraz Rizę na trójkę. Na razie na Gotlika jakoś nie bierze mnie ochota, ale z czasem wrócę do niej i będę dla was to nagrywał. Póki co, na razie FIFA to i tak jest FIFA u mnie najczęściej, więc to jest jakiś cud. Zależy dla kogo. Ostatnio mecz się znowu skończył remisem i to mi się nie spodobało. Nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem. Higuaina wpuszczę dopiero, kiedy będą trzy ostatnie mecze. To dam też szansę innemu. Mamy 7 punktów. 4 mecze. Damy im jeszcze boosty. To moment. Aguero musi zawsze mieć coś na wzmocnienie. Tak to ujmę. Dam mu te główki, żeby ciepał ładne. Di Marii dam strzały. Masz tutaj. Pociepasz sobie dzisiaj. Masz dzisiaj postraszyć przeciwnika. A nawet i podania. Tu podania już. Proszę cię bardzo. Jeszcze namarszczonemu dajmy srebrnego boosta plus wszystko do 6, żeby miał wszystkie te cechy podmocowane. No i Caballero złotą dostanie, bo to bramkarz, on ma sporo tych kart. A on tylko jest jeden, więc jemu przysługuje się prawo wzmocnienia go na full. To co nie wpuszczę, bo on jest cienki bill. No ja nie chcę ryzykować. Nie wiem, czy mnie za cicho nie słychać, ale myślę, że jest dobrze. Taką mam przynajmniej nadzieję. Okej, co to za przeciwnik? Zobaczymy, jaki on będzie trudny. A weźmy te w sumie. No bierz! Bierz te koszuleczki. Okej. No, Liga Pierwsza, czyli Francja. No, ładnie tu ma PSG. Tu trochę innych lig francuskich, ale ogólnie League One. Znaczy, poprzednio zdobyli jeden punkt, no poprzednio, a dzisiaj muszą zdobyć aż 3. Dobra, Di Maria tutaj, no, prawie walczył, ale już mu nie wyszło i mam takie dziwne spadki, albo mi się po prostu to wszystko wydaje. Pchaj go! No, ale się Zabaleta z poświęceniem wyglebił i spudłował, ale kurde, już League One atakuje. To niedobrze. Niedobrze. On ma tam Cavaniego, a to jest groźna bestia. Łap to! Jezu! Przyszepy to wpadło. To ja już bym od razu bramkarza zmieniał. Oj, będzie ciężko. Przewiduję to tak, że będzie ciężko. Dobrze, Caballero się ruszył z pozycji bezpośrednio bramkarskiej i Aguero tutaj dzielnie przepchnął przeciwnika. I kto był na spadłym? Może Di Maria? Bo jak on? Bo jeśli to był on, no to kiepsko. O, Juan, dziękuję. I Di Maria pokaże wszystko, cały swój kunszt. Co to było? Dałem ci strzały plus 15, a ty gówno. No to było. Di Maria. Co jest? Kolejny spalony. No kurde, Aguero. Skończ mi tak spalać. Bo to już jest nudne i jednocześnie kiepskie. Dobra. Jeep! Łoluju! Słupeczek! Ja cię kręcę. I znowu Aguero nam tutaj chrzani akcję. Wyciepaj to. Dobrze, Ansaldi. Dobiegnij, odbierz. Jak się masz szczera? No drugi. Druga gleba. Wyciep. Dobre, Zabaleta. Dzisiaj prawa i lewa obrona działa jak trzeba. Dobrze, Caballero to wyciepał doskonale. Tu podanie do Sergio Aguero. Jebaj. Za mocno, człowieku. Opanuj ty się, naprawdę. Dałem ci na główki, nie na strzały. Więc powinieneś mi tu strzelać w miarę łagodnie. No chyba, że jesteś nieudolny. Dobra,
Jeszcze raz. I nic, teraz obronił. Kurde. Ten strzał był naprawdę dobry, ale bramka zachował się fantastycznie. Aha. Gdzie był faul? Aha, on mnie faulował. Dziwny przypadek. Ale niech będzie. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. No. Czemu ta piłka nie dotarła tam, gdzie ja chciałem? I teraz uważać Cavani. Era Cavani. I Valbuena jeszcze. Dobrze, Samuel. Podanie do Lavezziego. Okiwać tu go trzeba. No, nie wyszło. Co tam ślizgi szykujesz? Czy chciałeś mnie sfaulować? Nie dobiegnie do tej piłki. Nie dobiegnie. Nie, nie ma szans. No, nie zdążył. Kurde, koszulki ma chyba od babci. Bo ani nie ma żadnych napisów, ani nic. Takie bez życia. Dobrze, Palacio podaje do Mascherano. Mascherano powinien podać do Lavezziego i podał, tak też zrobił. Lavezzi szykuje się do dośrodkowania. Dośrodkuje i niestety jego bramkarz, ale Palacio! Łoż, kurde, jak się napecił. A mógłby wpaść do tej bramki. Teraz z główeczki powinno tu pójść. Nic nie wyszło niestety. Teraz tak to zrobimy. Dobra, dobra. Dobra, no. Dobrze, Demichelis. Namarszczony. I Aguero. I znowu jego Siriju broni. No, ciężko to będzie. Na razie remis. Ale ja mu nie dam się tak od razu pokonać. Tu do Lavezziego, dobrze. I okiwanie, markowanie piłki. I teraz... Jeb, co to było? Aha. Dobra. Nie wiem, co to Lavezzi zrobił. Takie trochę śmieszne było to dośrodkowanie, któremu się w ogóle nie udało i on mi w ogóle podał piłkę. Co dla mnie to było słabe. Podaj do... Kurde, nie umiesz do Di Marii podać. Nie, ten jeszcze przyjął tą piłkę. Dobra. I teraz Di Maria ma okazję. Dobra, jeb. O, dobra, zajebiste. Palacio ponownie! I no teraz fudłował. Ale chciał. Chciał. No ja już mam 7 strzałów i nic jeszcze mi się nie udało takiego wyczynić. I co on tu kombinuje? Dobra, pięknie. I znowu Di Maria. Dobra, teraz dośrodkuj. Ale trochę za krzywo. No i dostał Cavani tą piłkę. Czarować mnie chciał tymi kiwkami. Dobra, i Tevez. Ja pierdolę. Co za ciota. Okej. Ta piłka to już w ogóle nie wiem, na co została tak wybita. No nie było to najlepsze zagranie. No nie, niestety. Thiago Silva. Ma Thiago Silva. Samuel, podanie do nikogo. Teraz trzeba będzie... Pięknie Caballero, trochę za krzywo. Ale podanie do Mascherano. I Di Maria już bezpośrednio dostał piłkę od Mascherano. I teraz dośrodkuje. Jezu, ale by to było udane, ale nie wyszło. I piłka dla nas. Tu szybko ją wyrzuć. I nawet niech dośrodkuje. Jebut. O kurde, ten jego Silva nie śpi. I to mnie... I to we mnie wzbudza pewne podejrzenie, że on zaraz przyszykuje do nas jakąś akcję. I uwaga, uwaga. Dobrze, Caballero. Pięknie wychwycony strzał. I teraz uważać, bo jeszcze rożny może ich uratować, a tego byśmy nie chcieli. Mascherano! No niczym Karate Kid, no bo piłka poleciała tak wysoko, że aż normalnie bomba atomowa by spadała na nich. I faul był ze strony Aguero? Nie, Lavezziego. Nie wiem, co on zrobił. A na razie to się trzyma na remis. Chociaż, dobra, Lavezzi. Biegniesz sam na sam. Co się będziesz? No i kurde, nie. Nie. No i ta ma piłkę. Ta może to wykorzystać. Dobra. Nie udało mu się. Ale Tevez!
Bo zaraz pójdziesz na zmianę. Przeczytał piłka, zmienia właściciela. O-o. Dobra. Zabaleta ledwie. Oj, coś im znowu idzie słabo. Ansaldi. Podanie do Palacio. No i zagwizdał sędzia. Jest remis. Nikt nikomu jeszcze sobie krzywdy nie zrobił, nie strzelił. Ale strzałów mam sporo, no ile? 8 strzałów, 5 celnych, on ma 3 i 1 celną, więc na razie ja dominowałem, ale broni się naprawdę z każdej do możliwej strony. Gramy dalej, no trzeba kombinować i nie możemy mu się dać. Ale ten przeciwnik mam wrażenie, że nie stwarza mi takich trudności, bo jakoś wyłapuje te jego piłki. Tylko muszę teraz, ale... Podajcie lepiej temu Aguero, że on miał możliwość przyjęcia tej piłki. Palacio podał do bramkarza, chociaż nie powinien tego robić. I dobra, i ta Di Maria. Co on zrobi? Dobrze, podał do Zabalety, a Zabaleta powinien teraz podać, ale i tak byłby spalony. Oj, Palacio, nieładnie. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Ja wyciepię tą piłkę. No, jeszcze na jego korzyść. Co jest teraz źle. No, namarszczony, dobrze. I teraz Aguero. Aguero biegnie i z pełnej pety. No, szkurde. Jezu, Aguero, twoja celność mnie już tak powala. Że ja nie wiem, co ty już masz robić. Co ty może masz z główek strzelać? Ale co to było? Co? Dlaczego on zrobił przerwę i... Aha, dobra. Nie, dobra, to było dziwne. No i super, Silva nam zabiera piłkę. Zajebiście. Dobra, Dim... O, i teraz mi wyszło markowanie, od razu z pierwszej piłki. Ło! Ło, i Lavezzi! Jeb, ładnie! No! Dostał piłkę od Dima w ryi. On się pobawił tą piłką i szczelił gola. Ładnie, patrzcie jak to wyglądało. Tak, pobawił się piłeczką. Ładnie, wykiwał i strzał. Bezwzględnie strzelony. I prowadzimy, tylko teraz trzeba uważać, bo pewnie przeciwnik będzie chciał nam dryblingiem zremisować. Dlatego, o, dobra, nabita Zabaleta. Nie jest źle. Może dzisiaj te 3 punkty ogarniemy. Tam wyrzuć tą piłkę. I Lavezzi, ale Lavezzi nawet ładnie gra. Trzeba przyznać. Ło, ło. No, ja się bawiłem tą piłką trochę. Muszę się też do tego przyznać. Bez bicia. I Aguero. Idzi i teraz Aguero. Chuj, David Luiz. Blisko linii końcowej. Aha, ale mamy out. To dobrze. Skrzydłowy podbiegu. Teraz Di Maria podaje. I Deves. I no dzisiaj Lavezzi gra bezwzględnie na wszystko. Perfekcyjnie. On jeszcze ani razu nie spieprzył akcji. Ale wręcz przeciwnie. No pięknie, patrzcie. No Teve, od Teveza, ładnie. No i główeczka, no nie ma co. Teves ładnie, zajebiście i prowadzimy 2-0 i wygrywamy, no coś czuję, że ta Argentyna już jest zgrana, bo ją w miarę możliwości zbudowałem na takim poziomie, żeby mogła niszczyć, ale nie, że zawsze. O, o, spalony, ale Cavani chciał tu strzelić, no ale niestety, no, to było tak widoczne. No, że to się zaliczyło do spalonych. Dobra, Aguero. Ło, ło, ło. Trzeba uważać. Ale nie podawajcie do wroga. Luj. Co to? I co takie lagi? Ale też ma Lavezziego. Dobra. I jakie podanie! I Di Maria szykuje dośrodkowanie. I Lavezzi. Lavezzi jak chciał, ale no nie dało rady. Ale kurde, dzisiaj gra ma pana napastnika. Trzeba przyznać, Lavezzi dzisiaj wyśmienicie. W roli takiego ofensywnego skrzydłowego. Dobra, i spalony Aguero. Oj, 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 oj. Nie tak to miało wyglądać chyba, tak mi się wydaje. Dobra, ale no przeciwnik słaby, no. Dzisiaj mi wylosowało słabe usze.
Bo jakby chciał, to bym nie już dawno ograł. Ale no niestety, no nie wyszło mu. I mam wrażenie, że on mnie już nie prześcignie w strzałach i w golach. Nie da rady. Dobra. Taka prawda, że BPL jest lepsze od League One. Chociaż nie wolno lekceważyć pewnego legendarnego piłkarza, który jeszcze żyje. O kurde. Won! Won! Dobrze, Caballero! O! Broni jak... Nie wiem z czego, skończyła mi się wena, przykro mi bardzo. Na śpiewanie mnie nie bierze. No, szybciej to. O, Caballero dzisiaj na wysokim poziomie broni. I będzie naprawdę nagroda niczego sobie. I Agüero już dostał z pierwszego podania. No, obronił to, ale Agüero mógłby strzelić w końcu, bo to jest napastnik, a to on podobno ma strzelić gole. O, obronił. Wstawaj, wstawaj. Dobra, pięknie. No i Demichelli na spalonym. To było widoczne. O, offside, to jeszcze lepiej. No, czemu żeś nie dobiegł do tej piłki i on ma jakieś lagi? Co mnie się to nie podoba. Dobra, no Di Maria. No dałem ci plus 15 do strzałów, a ty w ogóle nic. Aha, co on kombinuje? A, dobra. No koleś już, zrobiłem salto w końcu. Takie prawilne, ale no koleś to już chyba rajczuje. Bo już wie, że przegrał. Więc teraz zrobił głupotę, wychodząc z takim bramkarzem. Jak się od Agüero odbiło, że hej. No, koleś nie umie grać. To wszystko potwierdza moje granie i jego. Dobra. Caballero ładnie. Teraz zrobimy takie rzeczy. Ale Palacio, nie baw się tą piłką. No i znowu Agüero był na spalonym. No, człowieku. Jak ty kochasz spalone, to proszę cię bardzo. O, i Di Maria, może jeszcze go skatujemy 4-0. Teraz trzeba uważać. Okej, to było dobre. Di Maria! I nic. I nic. Super. Nie, ja mu nawet nie dam honorówki, nie ma mowy. Nie daje cały czas sobie zabrać. O, tu. Tu chce Cavanim. Uderza! Piękna interwencja. Co to było? Boże. A, ma różnego. Uważać, uważać! Kurde. Nic mu nie wychodzi. Wyciągnął się rzeczywiście jak struna. Taki cienki bolek mi się trafił. Ale co ja poradzę? Moja Argentyna jedzie po całości. Ten jego League One. O, 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 o! O, wyciep! Dobrze, Demichelis! Pięknie, bezbłędnie. I Agüero, grasz. Ty teraz grasz. Twoja piłka! Jezu! Ale wpadłoby. Jakby nie było bramkarza, to by wpadło. Nie ma co. Ale, no dzisiaj zawodnik dnia Lavezzi. Bez dwóch zdań Lavezzi. On tu dzisiaj rozporządzał akcje, które mu no wychodziły z minuty na minutę. Mascherano. Tevez, może Tevez. Podanie zrób. O, za mocno. Ale wygrywamy pięknym wynikiem, no nie można... Oj, i Zabaleta niestety spudłował. Ale już się bawi, po prostu. To widać, jemu już nie zależy. Bo wie, że nie wygra. A, jeszcze strzeliłem swojego hedzikiem. No, Agüero raz strzelił i dwa razy Lavezzi, ale Lavezzi pokazał klasę, no nie ma co. Pięknie, dzisiaj meczyk całkiem udany. No i ocena, najlepszy piłkarz dzisiejszego dnia. Jak się on nazywa? Czekajcie, co on tu miał? A jego bramkarz u niego był najlepszy. No i dobra, no i jestem zadowolony. O. Jak mu tam było? Ezequiel Lavezzi. 9-0. Ocena całkiem pozytywna. No, dominowałem, no nie ma co. Dobrze, czyli meczyk, mówiąc prost, udany. Unikamy linii spadkowej już po raz enty. A chciałbym awans. 3 ostatnie mecze. Trzeba się
sprężyć. Trzeba osiągnąć ten cel. Ja postaram się w ciągu tego weekendu nagrać te trzy ostatnie mecze i chyba sobie zrobię przerwę od FIFA. Oczywiście jak dam radę się dostać do piątej ligi, bo ja bardzo chciałbym się dostać do piątej ligi. Ale póki co, Argentyna ładnie gra, już coraz lepiej się zgrywają i uważam, że taka forma składu powinna zostać. No i dobra, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał meczyk, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, jołki.